Biostymulacja warzyw. Czy to się opłaca? To motyw przewodni dzisiejszej realizacji. Nagrywamy w miejscowości Płonkowo w gospodarstwie rodziny Siemionowskich. Naszą realizację zaczniemy od krótkiej prezentacji gospodarstwa. Z nami są bracia Kamil i Szymon. Z pracą na roli jesteście związani od dziecka? Tak jest. Od najmłodszych lat pomagaliśmy rodzicom też w gospodarstwie. Wcześniej była hodowla jeszcze krów mlecznych, też tam pomagaliśmy. No i teraz głównie same warzywa bez hodowli. Skończyliście szkołę rolniczą? Tak, ja w sumie studia skończyłem rolnicze. Tytuł inżyniera na UTP. A ja technikum rolnicze w Kościelcu. Ile hektarów liczy wasze gospodarstwo? Obecnie uprawiamy 140 hektarów zdzierżowania. Jak przedstawia się struktura zasiewów? To znaczy, największy udział to ma cebula czerwona, 50 hektarów, później kukurydza 40, seler 10, fasola szparagowa 20 hektarów, buraczek czerwony, a to 2 hektary. No i zboża na poprzeczach siewane są. Jakie klasy ziemie przeważają w gospodarstwie? 1-3. 1-3 głównie. Czyli świetnie. Dużo osób na pewno zazdrości. Wiadomo, jest około 15 hektarów, to jest takiej czwórki do piątki nieraz łapie, ale głównie to jest 1-3. Ważnym elementem gospodarstwa jest park maszynowy. Z jakich ciągników się on składa? Składa się z 4 John Deere'ów. W sumie pierwszy był zakupiony w 2010 roku. No i tak w sumie jak był pierwszy zakupiony, to już następny też John Deere był kupowany. Co w najbliższym czasie zamierzają panowie zainwestować, by rozwijać gospodarstwo? Planujemy zainwestować w wydajniejszy kombajn do zbioru cebuli, ponieważ pogoda jest różnie, to bywa z pogodą i... To jak dzisiaj widać pada, będą wydajniejsze. Cebula właśnie musi być zebrana. W przyszłym terminie się zbierze. Dla suchego. Jaki aktualnie kombajn jest w gospodarstwie? Grimmel DL1500. Jaki kombajn nowy mają panowie na oku? Też Grimę firmy, tylko model GT 1700. Na jakie biostymulatory konkretnie postawili panowie i dlaczego? Postawiliśmy na Starter i Vital. Ile lat panowie stosują już te biostymulatory i w jakich uprawach? Od 7 lat. Głównie w cebuli i w selerze korzeniowym. Co zyskują panowie dzięki temu, że te biostymulatory zostały wprowadzone? To jest rośliny, po prostu jakość produktów, które zbieramy właśnie. No i w tych takich właśnie momentach stresowych to widać, że rośliny sobie lepiej radzą. Czy dzięki zastosowaniu biostymulatorów łatwiej jest przechować warzywa? Oczywiście. Myślę, że to wpływa na jakość towaru, bo tak naprawdę to sprzedajemy ostatnią cebulę to około maja, czerwca. Czym są biostymulatory i jaką rolę odgrywają w uprawie warzyw? Na ten temat będziemy rozmawiać z panem Patrykiem Smoleniem, reprezentującym firmę Timac Agro, która na co dzień współpracuje z gospodarstwem rodziny Siemianowskich. Biostymulatory w uprawie warzyw pełnią niezmiernie ważną rolę. Przede wszystkim przygotowują nam rośliny do stresów, jakie będziemy mieli, czyli tutaj głównie jesteśmy na Kujawach, także w takim regionie, w którym występują okresowe susze. Mamy też nierównomierny rozkład opadów, czyli ulewy. Zmagamy się tutaj z opadami okresowymi. Niestety ten rozkład jest taki, że potrafi w jedną godzinę spaść 100 litrów. Jest to kolejny stres dla roślin oraz wiosennych przymrozkach. Biostymulatory wpływają nam na te warunki stresowe, czyli lepsze te formy przetrwalnikowe tych roślin oraz odżywiają. Wpływają na lepsze odżywianie tych roślin i wykorzystanie tych składników. A dzieje się to tak między innymi przez właśnie ukorzenienie, które właśnie zawarte jest w biostymulatorach. I tak prosto mówiąc, im większy system korzeniowy zrobimy, tym z większej powierzchni będzie pobierany składnik pokarmowy oraz ta niezmiernie ważna w tych czasach woda. Co zyskuje rolnik i co zyskuje środowisko dzięki zastosowaniu w uprawie warzyw biostymulatorów? Dzięki zastosowaniu biostymulatorów rolnik przede wszystkim zyskuje spokój, a mianowicie
ma roślinkę, która sobie przetrwa w warunkach stresowych. Przede wszystkim wie rolnik, że zastosował preparat, jest spokojniejszy o to, czy ta roślinka wypadnie, czy nie wypadnie. Po prostu ma świadomość, że osiągnie pewny plon. Dodatkowo rolnik również, koncentrując się na tym, aby osiągać jak największy plon, może maksymalizować swoje zyski, podnosząc tym samym ekonomikę gospodarstwa. Jakimi kryteriami producent warzyw powinien się sugerować, dobierając biostymulatory? Rolnik, wybierając odpowiedni biostymulator, powinien się kierować przede wszystkim jakością produktu. Wybierajmy produkty, które są najwyższej jakości. Wybierajmy też produkty, które są dostosowywane do naszych upraw, czyli stosujemy preparaty, które są przewidziane dla określonego gatunku roślin. Między innymi skład może być podobna baza, ale zmienia się poszczególne elementy, które wpływają nam finalnie na osiągnięty przez nas plon. Czy dzięki zastosowaniu biostymulatorów jesteśmy w stanie zaoszczędzić na innych środkach produkcji służących temu, żeby powstały dobrej jakości warzywa? Oczywiście, że możemy oszczędzić koszty, ponieważ możemy wykonać między innymi ilość zabiegów, mniejsza ilość przejazdów, między innymi łącząc nasze biostymulatory z zabiegami fungicydowymi. Ogranicza nam to ilość wjazdów w pole, czyli zamiast dwóch wjazdów w pole, na przykład wjeżdża z odżywkami, z biostymulatorami i jeszcze dodatkowo z fungicydami, wjeżdżamy raz. Dodatkowo wzmacniamy działanie tej substancji, tego fungicydu, który następnie szybciej jest transportowany wewnątrz rośliny, a przez to lepsze wykorzystanie tej substancji i dzięki czemu możemy ograniczyć ilość wykonywanych zabiegów. Czy dzięki zastosowaniu biostymulatorów jesteśmy w stanie zwiększyć efekty zastosowanych nawozów mineralnych? Dzięki wykorzystaniu biostymulacji możemy wpłynąć na rozwój systemu korzeniowego, czyli zwiększyć jego powierzchnię pobierania składników pokarmowych. Właśnie dzięki temu mamy możliwość ograniczenia ilości nawożenia i przy jednoczesnym wzroście, maksymalnym wzroście tych roślin. Bardzo problematyczną kwestią w ostatnim czasie, jeśli chodzi o uprawę warzyw, ale nie tylko, jest nawożenie azotem. W związku z tym chciałam dopytać, czy dzięki zastosowaniu biostymulatorów jesteśmy w stanie ograniczyć nawożenie azotem? W tym roku u Państwa Siemianowskich nowością jest nasz produkt Sulfamo 23N Proces, który właśnie ten problem nam rozwiązuje. A mianowicie dzięki zastosowaniu naszych nawozów granulowanych azotowych jesteśmy w stanie ograniczyć straty azotu wynikające między innymi z ulatnianiem się azotu do atmosfery oraz wymywaniem w głąb gleby. Właśnie dzięki zastosowaniu biostymulacji N Proces jesteśmy w stanie wykorzystać właściwie w 100% nawożenie, które podajemy, dzięki czemu możemy ograniczyć właśnie dawki nawożenia tego azotowego w kilogramach na hektar. Jakie biostymulatory zostały zastosowane na polach uprawnych rodziny Siemianowskich? U Państwa Siemianowskich zastosowano całą gamę nawozów biostymulujących z gamy Timac Agro. Przede wszystkim były to nawozy granulowane, ponieważ Timac Agro dysponuje nawozami biostymulującymi zarówno granulowanymi, jak i rozwiązaniami płynnymi. Jeżeli chodzi o nawozy granulowane, zastosowany był tutaj przedsiewnie, w przypadku akurat tutaj obecnej za nami cebulki, Eurofertil Top 49 NPS, który w swoim składzie zawiera azot, fosfor chroniony, siarkę, wapń odżywczy oraz niezmiernie ważny w uprawie warzyw bor. Zawiera również w swoim składzie dwa kompleksy biostymulujące. I jest to między innymi Physio Plus, który w swoim składzie oprócz wyciągu z ekstraktu z alg morskich zawiera również aminopurynę, dzięki której dochodzi do właśnie rozwoju systemu korzeniowego, dzięki czemu wpływa on nam na namnażanie tych komórek, dzięki czemu osiągamy możliwie największy system korzeniowy, głównie wpływając na rozwój systemu korzeni włośnikowych. Dodatkowo mamy drugi kompleks biostymulujący, czyli mezokalk. Jest to nasz wysokoreaktywny węglan wapnia. Następnie przy uprawie warzyw został wykorzystany preparat dolistno-doglebowy Fertiactyl Starter, który również ma w swoim składzie
ukorzeniacz. Ukorzeniacz ten znów nam wpływa na rozwój systemu korzeniowego, rozwój włośników. W swoim składzie ma również antystresant, który powoduje lepsze przygotowanie tych roślin do warunków stresowych, takie jak okresowe niedobory wody, czy też przypalenia od herbicydów, jakichkolwiek innych stresów, biotycznych czy abiotycznych. Dodatkowo w swoim składzie zawiera odżywkę, azot, potas, fosfor, więc już w jednym zabiegu mamy trzy rzeczy i dodatkowo do tego jeszcze dokładamy kwasy chuminowe i fulwowe, które stają się całym wypełniaczem tego preparatu i łącznie mamy 4 produkty w jednym zabiegu. W jakich terminach i w jakich dawkach te preparaty, o których przed chwilą Pan mówił, zostały zastosowane w uprawie cebuli? Zanim przejdziemy do ułożenia dawek nawozowych, musimy przede wszystkim wyjść w pole i zobaczyć, co tak naprawdę, na czym gospodarujemy, ponieważ gleba jest to twór żywy, który musimy odpowiednio przebadać, aby sprawdzić, co tak właściwie się w niej znajduje, na czym gospodarujemy. Pierwsze, co robimy jako doradcy, wykonujemy analizy glebowe. Dopiero na podstawie tych analiz glebowych możemy zacząć układanie nawożenia przedsiewnego. Jeżeli chodzi o kolejny krok, jest to przede wszystkim sprawdzenie, co było przed plonem tej uprawy, aby również ten przedplon wliczyć jako składniki wnoszone dodatkowo do tej uprawy. Możemy wówczas jeszcze zapytać rolnika, co zastosował, czy zastosował jeszcze nawożenie organiczne. Jeżeli tak, oczywiście to nawożenie też wliczamy jako składnik pokarmowy dodatkowo wnoszony i dopiero na podstawie właśnie tych trzech wiadomości możemy przejść do ułożenia nawożenia przedsiewnego. I w tym przypadku po wykonaniu analiz dowiedzieliśmy się, że fosfor jest na wysokim poziomie, a właściwie bardzo wysokim poziomie, potas jest na niskim poziomie, w związku z czym właśnie wybraliśmy nawóz Eurofertil NPS 49 i daliśmy go w ilości 200 kg na hektar. Przez to właśnie uruchomiliśmy ten składnik, fosfor, który mamy w glebie i dzięki naszej opatentowanej formule TopFos, która połączony z cząsteczką organiczną za pomocą mostka wapniowego nie łączy się nam w przypadku niskiego pH z jonami glinu i żelaza, natomiast z wysokim pH nie łączy się z jonami wapnia, przez co jest blokowany i niedostępny dla rośliny. Właśnie poprzez wykorzystanie takiego fosforu mogliśmy optymalnie dobrać nawożenie. Dodatkowo wprowadziliśmy siarkę, właśnie wapń odżywczy, wprowadziliśmy również bor niezbędny w produkcji cebuli oraz dawkę startową azotu. Połączyliśmy to w technologii z nawozem potasowym Korkali w ilości 400 kg na hektar, aby uzupełnić ten nasze nawożenie dodatkową dawką potasu. Warto wspomnieć, że pod warzywa należy wykonać badania ogrodnicze, które w swoich wynikach mają znacznie więcej danych, między innymi wapń odżywczy, o który tutaj w warzywach naprawdę trzeba zadbać, aby odpowiednio uzupełnić go, który potem nam wbudowuje się w tkanki i buduje nam całą masę plonu. Wpływa również nam na zdrowotność tej uprawy, co w warzywach jest niezmiernie ważne, aby wprodukować dobry jakościowo towar, który będzie właśnie nadawał się do przechowywania w przechowalniach do samej wiosny. Współpracuje Pan z rodziną Siemianowskich nie od dziś. Czy rodzina Siemianowskich zawsze tak zdroworozsądkowo podchodzi do tematu nawożenia, do tematu ochrony? Państwo Siemianowscy stosują nawozy premium oraz park maszynowy również jest premium. Jeżeli chodzi o uprawę, to musi być od samego zasiewu do samego zbioru prowadzony na jak najwyższej jakości technologii i właśnie dzięki wykorzystaniu właśnie takim nowoczesnym sprzętom jesteśmy w stanie zebrać towar, który będzie nieuszkodzony mechanicznie, który będzie jakościowo na najwyższym poziomie, dzięki czemu nie będzie problemu z dalszą sprzedażą tego produktu. Ponieważ kupiec, osoba kupująca wymaga tego od rolnika, aby ten produkt był jak najwyższej jakości, a właśnie dzięki wykorzystaniu najnowszemu sprzętu taką jakość rolnik jest w stanie zaoferować.